Walentynki to święto wciąż jeszcze nowe w Polsce. Nikomu to jednak nie przeszkadza, bo miłość nie zna granic, więc i święto można obchodzić wszędzie. Najhuczniej oczywiście obchodzone są w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach też są ciekawe zwyczaje związane z dniem patrona zakochanych, świętego Walentego. W Anglii wysyła się karteczki do ukochanych, ale karteczki albo w formie Romea i Julii. Akcent jest, zaakcentowany jest właśnie tego Szekspira Romea i Julia. Bardzo ciekawe obchodzone jest w Austrii, ponieważ tam jest miasteczko, które nazywa się Święty Walenty. I w tym miasteczku w dniu 14 lutego mieszkańcy przystrajają dorożki, wyruszają na ulicę. W tych dorożkach siedzą pary, niekoniecznie młode, mogą starsi również. I burmistrz tego miasteczka wręcza wszystkim upominki i dostają parę grosików na tak zwaną nową drogę życia. Ciekawe jest również w Czechach, bo w Czechach obchodzone jest dwa razy. Obchodzone jest 14 lutego i 1 maja. Natomiast w Malezji też jest bardzo ciekawe, bo w Malezji przykuwają się pary na 7 dni i która para wytrzyma przez cały tydzień, to ta dostaje dość dużą nagrodę pieniężną. No jest wiele takich ciekawych rzeczy. No Japonia, którą chyba słyszymy, bo wiemy, bo teraz i w radiu, i w telewizji było podawane. W Japonii też jest ciekawe, dlatego że w Japonii obdarowuje się w tym dniu mężczyzn, kobiety obdarowują mężczyzn czekoladkami, natomiast mężczyźni się odwdzięczają miesiąc później w tak białym dniu kobietom. W Polsce walentynkowe zwyczaje dopiero się tworzą. Biblioteka dla dzieci i młodzieży w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zaprosiła młodych ludzi do spędzenia tego dnia w świecie literatury i filmu. Uczestnikami tej imprezy naszej są uczniowie z trzeciej klasy technikum samochodowego w Sieradzu, uczniowie drugiej klasy liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka, uczniowie drugiej klasy liceum umiejętności twórczych w Sieradzu i technikum odzieżowe ze Zduńskiej Woli. Nie było jednak czytania książek czy oglądania komedii romantycznych. Najpierw młodzi ludzie losowali miejsca przy stolikach, przy każdym trzy pary. Pierwsze zadanie, z którym musieli się zmierzyć, wcale nie było łatwe. Każda para musiała złożyć papierowe serce z origami. Zabawy było co niemiara, a przy okazji pary mogły się lepiej poznać. Nigdy nie wiadomo, kiedy spotka się swoją drugą połowę. Sposobów na zdobycie serca dziewczyny jest wiele. Jakich dziś używają chłopcy? No tego to ja pani nie powiem, bo jestem już z jedną dziewczyną, którą bardzo kocham i nawet nie myślę o jakiejś innej. Można zaimponować na przykład wiedzą o literaturze. Kolejny konkurs przygotowany przez panią Anię polegał na odgadnięciu, z jakich książek pochodzą słynne pary. Rywalizacja była ogromna, bo za każdą prawidłową odpowiedź można było zdobyć punkt. Cierpienie młodego Wertera, Gustaw i Maryla Dziady. W walentynki nie mogło zabraknąć muzyki. Z krótkim recitalem wystąpiła Magda Wasylik. Ta dziewczyna mieszka na starej górze, ta dziewczyna lubi stać trochę dłużej. Nie znacie tej dziewczyny, ja jej nie znam też, nie znam. Zakochani często chodzą do kina, więc z następnym zadaniem nie było większych kłopotów. Młodzi ludzie błyskawicznie rozpoznawali na fotografiach znane z filmów pary kochanków. Okazało się, że konieczna była dogrywka.
Trzeba było dokończyć przysłowia o miłości. Kiedy i to nie przyniosło rozstrzygnięcia, wystarczyło zdobyć się na odwagę i zaśpiewać. Wielka miłość, wielka siła, zostaniemy jej wierni na zawsze. Na zwycięzców czekają słodkie desery. Nagrody ufundowały nam pan Jerzy i Dominika Czmarkowie z kawiarni Mamma Mia, pani Magda Sosnowska z kawiarni Sosna Cafe, pani Małgorzata Trojanowska, to jest cukiernia, pani Małgorzaty Trojanowskiej z Warty i Żak Centrum Nauki i Biznesu. Doskonała zabawa i słodkie nagrody to nie jedyne atrakcje walentynek w bibliotece. Wyjątkową niespodziankę przygotowały dziewczyny z Technikum Odzieżowego ze Zduńskiej Woli. Zaprezentowały zaprojektowane przez siebie kolekcje strojów. Czy strój ma wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez płeć przeciwną? No na pewno. No przez to możemy się podobać komuś lub nie. Mężczyźni myślę, że lubią też kolory czerwień, ale koronka także myślę, że bardzo podoba się mężczyznom. No i oczywiście dekolt. Pokaz mody wywołał ogromny aplauz. Najgłośniej klaskali oczywiście chłopcy. Chyba jednak bardziej liczyła się uroda modelek niż stroje. Nie szata zdobi człowieka, aczkolwiek jeżeli chodzi o chłopaków, tutaj mają takie jakby specyficzne spojrzenie na kobiety. No faktycznie strój jest tutaj ważnym jakby czynnikiem, jeżeli chodzi o pierwsze takie uczucie, o pierwsze spotkanie. Na co zwracacie uwagę, jak patrzycie na dziewczyny pierwszy raz? Chodzi tutaj o wygląd czy o charakter? Jak pierwszy raz na nią patrzysz? No to raczej na oczy, bym powiedział. Nie wiadomo, co decyduje o tym, w kim się zakochamy. Najważniejsze, by zakochać się z wzajemnością.